każdy nosi ze sobą co najmniej jedną przysłonę. I ta przysłona jest właśnie w twoim oku. Przysłona podobna jest do źrenicy oka, która reaguje na zmiany światła. Gdy jest jasno, to źrenica się zamyka, bo nie chce dużo światła. Natomiast gdy jest ciemno, źrenica się otwiera, bo pęciki i czopki potrzebują więcej światła. Więc nasza przysłona reaguje na ilość światła. W aparacie również jest urządzenie podobne do naszej przysłony, do naszej źrenicy. I ta przysłona siedzi sobie tutaj w obiektywie i ona jest właśnie tutaj. Otwiera się i zamyka się. Gdy jest dużo światła, to się zamyka. Gdy jest mało światła, to się otwiera. Tak samo jak nasze oko. Zrób sobie taki eksperyment właśnie dokładnie w tej chwili i wystaw rękę, palec lub długopis przed oczy, mniej więcej w odległości 20-30 cm od oka. I teraz skup uwagę na właśnie na tym motywie, który jest na pierwszym planie. Co widzisz? Oczywiście ten motyw jest ostry, a to, co jest w tle, jest nieostre, prawda? A teraz jeszcze jeden przykład. Zrób to samo, wystaw rękę przed siebie w niewielkiej odległości i skup wzrok teraz nie na palcach, tylko na tle. Co widzisz? Oczywiście tło jest ostre, a ręce są nieostre. Czemu to dowodzi? Po pierwsze, że możemy decydować, gdzie chcesz ustawić ostrość. Może być to na pierwszym planie, może być to na drugim planie. Czyli ty decydujesz, gdzie ta ostrość ma być ustawiona. A po drugie, że te pole, gdzie ostrość jest poprawnie oddana, jest ograniczone. Nie ma tak, że widzimy od początku do końca. Przyczyną mojej obecności w Kościelisku, wsi przyległej Zakopanego, jest chęć pokazania, jak wykonać pejzaż fotograficzny, nie udając się w góry, nie udając się na szczyt. Jest to bardzo łatwa metoda, ponieważ wykorzystam tutaj na pierwszym planie kwiaty wierzbówki kiprzycy, która w przepiękny sposób urozmaica mi pierwszy plan. I to będzie właśnie główny motyw. Oczywiście góry też są ważne, ale ze względu na pewną odległość od miejsca, z którego fotografuję, te góry będą motywem drugoplanowym, ponieważ będą za lekką mgiełką i będzie to jedynie panorama Tatr. Przyjrzyjmy się kompozycji. Mniej więcej 3/4 kadru zajmują kwiaty. Na drugim planie będą trzy budynki, które są dość interesujące. Będą się tutaj dobrze komponowały w całość kadru. I dopiero na trzecim planie góry z widocznym po lewej stronie Giewontem. Dodatkowo, żeby urozmaicić ten pierwszy plan, posłużę się tutaj pojedynczym kwiatem, który będę umieszczał w różnych miejscach, tak aby wypełnić te luki, które występują na przykład w tym miejscu, albo w tym miejscu, albo żeby po prostu stworzyć taką kolorową, ciekawą plamę. Czas na podsumowanie lekcji dotyczącej zamrażania ruchu. Po pierwsze, musisz przygotować sesję zdjęciową. Co to oznacza? Musisz sprawić, żeby twoi modele dobrze współpracowali z tobą. Spraw, by twój model był wypoczęty, najedzony, zadowolony, zmotywowany do pracy, żeby była ładna pogoda, oczywiście, żeby było odpowiednie miejsce. To jest niesłychanie ważne. Zrób z tego dnia po prostu święto i przygotuj się do tego wydarzenia. Od strony technicznej musisz oczywiście użyć teleobiektywu. Najlepiej, gdyby był to zoom. Wtedy wygodnie będziesz mógł sobie dostosowywać kadr do biegnącego dziecka, tak żeby maluch wypełniał całkowicie kadr. Oczywiście musisz wybrać tryb fotografowania S. Oznacza to, że ty ustawiasz czas naświetlania, a aparat dobiera wartość przysłony przy zadanej oczywiście czułości. Ważne jest, żeby wybrać odpowiednie pole autofokusa adekwatne do kadru, czyli w moim przypadku był to kadr pionowy, no i wybrałem pole autofokusa, które celowało mniej więcej na
głowę dziecka. Jeśli chodzi o tryb autofokusa, no to musisz wybrać tutaj tryb Continuous, który pozwoli ci na wykonanie wiele zdjęć bez blokowania migawki, tak jak się to dzieje w trybie single, pojedynczego ujęcia. To bardzo ważne, żeby bez względu na to, czy jest ostrość, czy nie, czy jest dokładnie ustawiona, czy niedokładnie, aparat wykonywał zdjęcia, ponieważ i tak zależy tutaj bardzo dużo od przypadku, od losu. Jest to motyw, który się porusza w sposób nieprzewidywalny, no i tylko zgranie kilku czynników ostrości, kadru i dobrego momentu sprawi, że nasze zdjęcie będzie idealne. Jest jeszcze jedno zagadnienie pośrednio związane właśnie z higieną aparatu, a jest to właśnie stosowanie osłony przeciwsłonecznej. Gdy masz osłonę przeciwsłoneczną, taką jak jest tutaj w postaci takiego tulipana, o coś takiego, prawda? To stosuj ją, mimo że ona czasem jest, można powiedzieć, w takiej szczątkowej postaci, czyli jest dość mocno tutaj powycinana. Praktycznie można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo skromna. Czasem wydawałoby się, że wręcz jej nie ma, ale stosuj ją zawsze. Po pierwsze, właśnie ze względu na to, że ona chroni przed uderzeniem i uszkodzeniem przedniej soczewki. Jeżeli aparat ci opadnie, jeżeli uderzysz gdzieś o krawędź, no to bardzo często jest wgniatana ta część tutaj właśnie, tu w tym miejscu, ten plastik jest wgniatany i szkło jest uszkadzane. Natomiast gdy masz osłonę przeciwsłoneczną, gdy uderzysz w jakiś twardy przedmiot, no to osłona przyjmuje cały ciężar uderzenia i twoje szkło jest bezpieczne. Także polecam osłonę przeciwsłoneczną, a nie polecam filtru. Rozwiązanie typowych problemów. Jeśli tło nie jest dostatecznie rozmyte, nie jest tak bajecznie nieostre, jak widzisz na innych zdjęciach, to musisz się upewnić, czy otworzyłeś maksymalnie przysłonę, bo być może pracujesz na przysłonie 11-16, to jest pierwsza sprawa, czyli musisz po prostu maksymalnie otworzyć przysłonę, a jeżeli już to uczyniłeś, no to niestety, ale twój obiektyw nie będzie pozwalał na wykonanie takiego zdjęcia i no, jedynym sposobem będzie zamontowanie w aparacie innego, jaśniejszego obiektywu, na przykład ze światłem 2,8. Ale w pierwszej kolejności sprawdź, czy masz maksymalnie otwartą przysłonę i czy masz wyciągnięty oczywiście zoom na ogniskową mniej więcej 70-200. Jeżeli ustawiasz ostrość na przykład na policzku dziecka, możesz się spotkać z problemami z ustawieniem tej ostrości w poprawny sposób. Polecam w takiej sytuacji ustawianie ostrości na oczach. Jeśli otwierasz coraz bardziej obiektyw i dążysz do rozmycia tła, natomiast aura nie sprzyja i nie ma zbyt dużo światła, może być taka sytuacja, że czas naświetlania zaczyna się wydłużać. W takiej sytuacji jedyną opcją, żeby wykonać poprawne i nieporuszone przy tym zdjęcie, jest podwyższenie czułości. Złóżmy ten aparat w jedną całość. Tutaj będzie jakby ta największa część aparatu. Tutaj jest obiektyw, tutaj jest przysłona obiektywu. Oczywiście możemy sterować, on gdzieś tutaj jest podłączony. Ten obiektyw do aparatu możemy z poziomu aparatu sterować obiektywem. Obiektyw odkładamy na bok. Zajmiemy się korpusem i komorą właśnie tutaj migawki i lustra. Jeżeli zdejmiemy tę część, o niej za chwilę, no to mamy tutaj lustro. To jest lustro i stąd wzięła się właśnie nazwa lustrzanka. Dlaczego? No bo w takiej pozycji tędy wpada światło, odbija się od tego lustra i idzie w tym kierunku, do góry. Prawda? Jeżeli chcemy zrobić zdjęcie, no to możemy obserwować ten obraz bezpośrednio tutaj w wizjerze. Dzieje się to dlatego, że tutaj trafia właśnie na tę matówkę obraz. Tę część nazywamy pryzmatem pentagonalnym i tutaj następuje odpowiednie odbicie światła w ten sposób, że możemy oglądać obraz właśnie tutaj w wizjerze. Spróbujmy sobie usystematyzować tę wiedzę i zrobić to, co przed chwilą robiłem, zoomowanie, ale już na pełnej ogniskowej, od szerokiego kąta do teleobiektywu. Zróbmy przy okazji
ciekawe zdjęcie Frankowi na tle gór. Mam tutaj już rozstawiony statyw. Mam aparat niepełnoklatkowy, oczywiście ustawiam 16 mm. W tej chwili mam parametry przysłona 8, zróbmy może nawet przysłonę 11 tutaj, czułość 100 i mam tutaj czas 1,125 sekundy. No cóż, mamy pochmurne niebo, mamy rozproszone światło, to jest całkiem dobrze. Tam w tle mamy jakiś masyw górski, jakieś plamy takie jaśniejsze, coś tam przeziera przez pochmurne niebo, to też jest dobrze. Niedobrze, jak tutaj będzie świeciło słońce, to nie jest najlepsza sytuacja. Ale jeżeli już masz robić w takim pełnym słońcu właśnie lipcowym, bo mamy połowę mniej więcej lipca, mamy około godziny 13-14 i jeżeli już masz zrobić zdjęcie, portret właśnie, to ustaw swojego modela, podnieś panem głowę do góry, spójrz tam w kamerę, to trzeba ustawić go właśnie tak, czyli pod słońce. Słońce mamy tutaj i przez to Franek nie będzie mrużył oczu, tak? Podnieś głowę, spójrz w obiektyw, tak? Jednolite, no teraz akurat zaszło za chmurkę, ale słońce świeci z tego kierunku mniej więcej i twarz będzie oświetlona rozproszonym światłem, no właśnie tego tutaj nieba. O, właśnie teraz jest taka sytuacja, prawda? Wyszło słońce. O, w tej chwili mamy taką sytuację. Franek jest po prostu ukryty przed tym ostrym światłem słonecznym. Ono jest niedobre. Nie ustawiajcie dzieci właśnie w odwrotną stronę, ponieważ będzie problem, będą mrużyć oczy. A teraz przechodzę właśnie w tryb taki, że ja wybieram to pole autofokusa. No, spójrzcie w moją stronę. Wybieram to pole autofokusa, które będzie adekwatne właśnie do tej sytuacji. Tak? Naciskam spust. O! To jest drugie zdjęcie, prawda? No i tutaj już oczywiście wszystko gra, prawda? Spójrzmy jeszcze na histogram. Tak, histogram pokazuje, że zdjęcie jest poprawnie naświetlone. Także ten tryb automatycznego wyboru pola ostrości bardzo często zawodzi, kiedy chcesz w ciekawszy sposób zbudować właśnie na tej zasadzie swoje zdjęcie.